Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. Wy zaś nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten, który jest w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo tylko jeden jest wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Któż z nas nie chce, by go pozdrawiano i przeznaczano dla niego zaszczytne miejsca? To takie ludzkie, to takie światowe. Jezus pokazuje nam drogę inną, drogę służby i pokornego uniżenia. Pójście tą drogą jest możliwe, o ile podda się negacji własny egoizm. Jak długo uważam siebie za coś ważniejszego od innych, tak długo nie jestem zdolny do służby, czyli do miłości. Bóg jest miłością pokorną i nastawioną na służbę nawet wobec grzesznego człowieka. On również pragnie nauczyć nas takiej miłości, która przekracza siebie, aby być dla innych. Życie można wygrać albo przegrać. Wygrywa tylko ten, kto nauczył się kochać. Przegrywa zawsze egoista. Faryzeusze i uczeni w piśmie z dzisiejszej dobrej nowiny skazani są na porażkę, bo nie wydoskonalili się w miłości. Nam Jezus daje szansę, wskazując drogę prostszą i pewniejszą. Uczmy się kochać ludzi i Boga. Miłość jest kluczem do realizacji siebie i swojego powołania w świecie. Na tym polega szczęście wieczne, aby mieć poczucie satysfakcji z realizacji Bożych planów, a nie własnych. Albo inaczej, realizacji Bożych planów jako własnych. Jeśli nauczę się rozpoznawać wolę Bożą i całym sercem przylgnę do niej, to w jej wypełnieniu odnajdę szczęście, które przekracza każde ludzkie wyobrażenie.